Dzień dobry, witam widzów kanału Zielonego. Po wywiadzie, który udzieliła mi pani dyrektor Domu Kultury w sprawie odejścia z pracy pani Marzeny Gancarek, która jest tutaj dzisiaj z nami, postanowiłem, że doprowadzę do tego nagrania, do tego wywiadu, ponieważ wszystkim należy się jakieś wyjaśnienie całej sytuacji, a wypowiadali się już różne osoby i wiele na ten temat padło słów, ale nie było jak do tej pory właśnie pani Marzeny, która by powiedziała coś od siebie w tej sprawie. Dzień dobry pani Marzeno. Sprawa już toczy się dość długo i w końcu udało nam się ze sobą umówić i spotkać. Czy ja mógłbym panią poprosić o skomentowanie tego wszystkiego, co w przestrzeni publicznej do tej pory zaistniało? Mam na myśli tutaj te wszystkie informacje, które nie tylko z kanału Zielonego, ale również z innych mediów ukazały się w przestrzeni publicznej i w pani temacie tutaj były. Dzień dobry Państwu. To, co ostatnio wydarzyło się w Miejskim Ośrodku Kultury w Kłobucku, jest niezrozumiałe nie tylko dla mnie, ale również dla młodzieży, dzieci, rodziców dzieci oraz społeczeństwa. 3 marca w godzinach popołudniowych w ciągu kilku minut tracę pracę. Dostaję ultimatum. Albo podpisuję rozwiązanie za pomocą stron, albo zwolnienie dyscyplinarne. Pod wpływem szantażu i nacisku podpisałam przygotowany wcześniej już dokument. Czuję się bardzo pokrzywdzona, ponieważ w swoją pracę włożyłam bardzo dużo serca, a przede wszystkim bardzo dużo czasu wolnego, czasu prywatnego. W drastyczny sposób zostały zatrzymane próby z dziećmi, z młodzieżą oraz dorosłymi. Bardzo przeżywam, że nie mogę kontynuować prób do spektaklu Chłopi. W spektaklu Chłopi miało wystąpić ponad 70 osób, różne grupy wiekowe. To bardzo ważne, żeby łączyć pokolenia, bo my, instruktorzy, poprzez swoją pracę również pełnimy rolę wychowawczą. To my dorośli jesteśmy odpowiedzialni za wychowanie dzieci i młodzieży, bo przecież jak wychowamy dzieci i młodzież, jakie przekażemy im wartości, taką będziemy mieć przyszłość. Dlatego nie pozwólmy, aby rządził chamski PR, co daje wyjścienia. I te nasze dzisiejsze współczesne, nowoczesne czasy uczą nas naprawdę wszystkiego, ale odbierają nam jedną z najważniejszych rzeczy. Odbierają nam, proszę Państwa, zdolność myślenia. Pani Marzeno, bo wspomniała Pani o chłopach, którzy byli przygotowywani. Gdzieś tam po Kłobucku słychać takie informacje, że jednak to przedstawienie będzie zorganizowane, że ono będzie wystawione. Czy to prawda? Bardzo bym chciała kontynuować pracę z młodzieżą, z dziećmi i z dorosłymi, bo tak jak wspomniałam, spektakl tak będzie skupiał grupy wielopokoleniowe. To bardzo istotne, aby łączyć pokolenia. Mam nadzieję, że doprowadzimy do realizacji tego spektaklu. A proszę mi powiedzieć, bo też pojawia się wiele takich spekulacji na temat pani powrotu do pracy. Czy gdyby pani miała możliwość, chciałaby pani wrócić do Domu Kultury? Bardzo bym chciała wrócić do swojej pracy. Tęsknię za grupą dzieci, ponieważ praca z dziećmi przynosiła mi bardzo, bardzo wiele radości. Również tęsknię za Kamilkiem, który wraz z rodzicami przychodził na próby i z wielką radością bił nam brawo, motywując nas tym samym do pracy twórczej dla naszego społeczeństwa. Pani dyrektor Domu Kultury wielokrotnie ostatnio mówiła, że w Domu Kultury będzie się teraz dużo działo. Można odnieść wrażenie, że wcześniej nie działo się tam nic albo prawie nic. Czy pani by potwierdziła taką tezę, że tam po prostu ten Dom Kultury nic nie robił? Ja myślę, że to jest nieprawdą, że Dom Kultury nic nie robił. Przede wszystkim przez 20 lat tworzyliśmy i to przede wszystkim tworzyli ludzie tworzyli. Przez 20 lat pani pracy. Przez 20 lat pracy. Powstało ponad 100 przedstawień, widowisk, koncertów, muzykalu.
na różne okazje. Z okazji 11 listopada, koncerty religijne, okolicznościowe, widowiska, muzykale. Z młodzieżą zrobiliśmy metro, z czego jesteśmy bardzo dumni. Również Romeo i Julia, Krakowiacy i Górale. Te spektakle skupiały bardzo dużo osób. Celem mojej pracy tak naprawdę jest to, żeby skupiać wokół siebie jak najwięcej ludzi, aby każdy, kto przychodzi do Domu Kultury, mógł spełniać swoje marzenia. Jednym słowem, ten Dom Kultury był dla Pani jakby takim drugim domem, razem z tym całą grupą ludzi, którzy tworzyli grupę Mixart. Ja mam nadzieję, że ten pomysł, żeby doprowadzić do końca chłopów, wypali. Czy tak na zakończenie, bo nie chcę Pani namawiać na większe zwierzenia, bo wiem, że jest Pani tym bardzo zdenerwowana i trudno Pani się tutaj było zdecydować na tą wypowiedź, ale jeszcze raz wrócę do tego tematu pracy w MOK-u. Bo jest taka opcja, żeby można było do niej wrócić. Będzie Pani się starać jednym słowem o ten powrót, rozumiem? Jest to bardzo trudne dla mnie pytanie. I proszę wybaczyć, że nie odpowiem na nie. Rozumiem. Nie będę namawiał. Dziękuję Pani za ten wywiad. Chciałby Pani jeszcze coś powiedzieć, to bardzo proszę. Korzystając z okazji, chciałabym podziękować wszystkim, którzy przez 20 lat ze mną pracowali. Przede wszystkim tym, którzy ze mną współtworzyli na scenie. To dzięki Wam, Waszemu zaangażowaniu, Waszej pracy społecznej mogły powstawać tak wielkie dzieła. Dzieła, które były zauważane przez Ministerstwo Kultury i docenione przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. Chciałabym podziękować Pani Dyrektor Marszał Kościelniak. Była bardzo wymagającym dyrektorem, ale była człowiekiem, bo człowiek to tak mało, a przecież wszystko. Cóż, dziękuję Pani bardzo za to spotkanie. Dziękuję Państwu za uwagę.